tylko pozytywna energia. Amadi, Ferrari, Ferrari. Jak wam powiem, że Nikita wchodzi na urodziny Goli, to rozkładacie kurwa czerwony dywan. Jak zadzwonię do gołców i powiem, że macie ją zabrać do Muzeum Lotnictwa, zabierzecie ją kurwa do Muzeum Lotnictwa. Mam nadzieję, że się rozumiemy. A chcę dowiedzieć 50 tysięcy lajków. I Voxel zabiera Nikitę do Muzeum Lotnictwa prywatnym jetem. I czekam na moją randkę z Ewą Brodnicką. Ej Niki, bo ja nagrywam. Możesz coś powiedzieć tak nie, świeżo? Co myślisz ja o tym? Szczerze. Żałosne. Wszyscy tam do mnie podchodzili, wszyscy ze mną rozmawiali. Tłumy podchodziły po zdjęcie. Z Wojtkiem Golą normalnie rozmawiałam, przytuliłam się na początku. Później gdzieś tam do mnie podszedł co jakiś czas, normalnie gadaliśmy, wręczyliśmy mu prezent. Normalnie się mijałam ze wszystkimi, ludzie do mnie podchodzili i tak jakby no nie było spinę, a teraz nagle wychodzi jakaś gównoburza, o której nawet nie wiedziałam. A że jeszcze ludzie do ciebie podchodzili miło, przecież robili sobie z tobą zdjęcia. Do mnie podchodziło w cholerę ludzi, robili sobie zdjęcia. Nagrywaliśmy nawet na imprezie, tam na dole w klubie, filmiki, pytali się, czy nagram z nimi snapa. I nawet zgrali specjalnie dla mnie wakacyjny lot, żeby tam poleciał. Tańczyłam tam wakacyjny lot, mordeczki, także... Wakacyjny lot był specjalnie dla ciebie tam puścili. Tak, specjalnie dla mnie pobrali wakacyjny lot i puścili. Kurwa, to jest jeszcze z alkoholem z imprezy, nie ten energetyk. Ale co żeś wypił? Kurwa. Dolałem sobie wcześniej whisky do energetyka, jak była impreza, ja jebie. Druga stacja montażowa. A więc, zostałem zaproszony na imprezę Wojtka Goli, dostałem dwa bilety, mój wspólnik również dostał dwa bilety, co to znaczy, że pozwolono nam przyjść z osobą towarzyszącą. Ja wziąłem Nikolę, mój wspólnik wziął kamerzystę. Inaczej. Która jest godzina? Godzina prawdy. Mordeczki, zostałem zaproszony na urodziny Wojtka Goli. Nie zgadniecie przez kogo? Przez Wojtka Golę. Nie zgadniecie, z kim mi pozwolił przyjść. Z osobą towarzyszącą i za osobę towarzyszącą wziąłem ze sobą Nikolę, a teraz robi się z niej jakąś trendowatą, wytykaną palcami oraz niszczy się dalej w internecie. My chcemy jej pomóc po tym wszystkim, co przeszła. Dalej jest niszczona w internecie. Jest mi troszeczkę przykro i powiedziałem to Michałowi. W obliczu zaistniałej sytuacji oczywiście nie zaatakował tu mnie, chociaż widzę w komentarzach, że ale ci wykręcili Michał numer, ale Sylwewkowi wykręcili numer. Ja rozumiem, ja nic do was nie mam, kurwa, życzę wam jak najlepiej, żeby gołci się udali. Cieszę się, że dołożyłem cegiełkę do gołców. Bardzo się cieszę. Ale zrozumcie, to były urodziny Wojtka Goli. Nie wasze, kurwa. I gówno kogokolwiek obchodzi. Jak wy się tego dnia czuliście? Albo następnego, jak się dowiedzieliście, że była tam Nikola. Powiem wam tak, ona była odebrana świetnie, wszyscy robili sobie z nią zdjęcia, wasi kamerzyści chodzili, nagrywali nas, robili zdjęcia, influencerzy zebrali się dookoła nas, jakby zrobili jedno wielkie kółko, byliśmy głównym centrum zainteresowania, pewnie dlatego, że jest o nas aktualnie najgłośniej w Polsce. Wojtek Gola, nie chcę go w tą dramę mieszać, bo to były jego urodziny. Dziękuję ci Wojtek za zaproszenie, jakiś tam drobny upominek przyniosłem, z tego co widziałem. Nie przeszkadzało mu to, że była tam Nikola na urodzinach. Nie chcę tutaj wycierać sobie mordy Wojtkiem, ale jeśli na urodzinach Wojtek widział mnie w towarzystwie Nikoli, przyszedł, przywitał się i on nie miał z tego dnia z tym problemu, to największym skurwysyństwem, jakie możecie teraz robić, to robić mu dramę o to, że była tam Nikola. Wiecie dlaczego? Bo to były jego urodziny. Nie chcę tutaj was atakować, bo się lubimy, znamy i lubimy. Jak mnie zaprosił, to nie powiedziałem, że ej, przyjdę, ale nie może być, nie wiem, kurwa, fagaty. Na przykład. To jest taki głupi przykład, żebyście mnie zrozumieli. Oczywiście, że Wojtek nie zaprosił Nikoli, ale zaprosił mnie z osobą towarzyszącą. I w momencie, jak nas zobaczył na żywo, to mógł powiedzieć, stary, trochę niefajnie, że z Nikolą przyszedłeś, czy coś takiego. Albo mógł w jakikolwiek sposób zareagować. A wiecie, gdzie widziałem, że ma to Wojtek? Że ma to w dupie, z kim ja przyszedłem. I bawił się dalej. Cieszę się, Wojtku, że urodziny ci się udały. No mam nadzieję, że ci ich nie zepsułem. Z tego co widziałem oraz co mam udokumentowane na kamerze, nie zepsułem. Oczywiście w życiu nie będę wrzucał takich materiałów. Jeśli chodzi o metamorfozę, no to troszeczkę nam tutaj chłopaki pokrzyżowali plany. Wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na strój dla Nikoli, bo wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy.
Nagraliśmy cały film z Metamorfozy, nagraliśmy go właśnie na imprezie Gołców. Przywitali ją jak gwiazdę Hollywood na czerwonym dywanie. Ja również tego dnia czułem się jakbym był jakimś bossem, bo bardzo miło mnie przywitali inni influencerzy. I jest to troszeczkę przykre, no Nicola teraz płacze, bo no poczuła się trochę jak śmieć. Jak mam być szczery, poczuła się trochę jak gówno, poczuła się jak śmieć. Mogli ją po prostu wyprosić, a skoro jej nie wyprosili i rozwiązują sprawy w internecie, to jest żałosne. Masz osobę przed sobą, można było to: Nicolu, przepraszamy cię, nie byłaś zaproszona. Bylibyśmy zadowoleni, jakbyś opuściła lokal, no nie rzucimy sobie tutaj ciebie, a nie. Bawi się całą noc, szczęśliwa jest, kurwa, wszyscy dla niej puszczają wakacyjny lot, lot, leci, leci, dla niej puszczają muzykę, specjalnie DJ-e. A teraz będziecie z niej jakieś gówno robili w internecie, no to też nie odbierajcie tego jakiś personalny atak. To jest, ja bardziej staję w jej obronie. Wyglądała na imprezie najlepiej. W sumie cała nasza trójka wyglądała jak najlepiej. To jest taka moja mała dygresja. Nie będziemy nikogo obsmarywać, dzisiaj odpalimy live'a. No i co? Jak zawsze, internety rozjebane. Nieważne gdzie pójdę, to jest drama, jest kontrowersja, kurwa. Ale czy ja jej szukałem? No ja zostałem zaproszony z osobą towarzyszącą. I co zrobiłem? Przyszedłem z osobą towarzyszącą. Amadeusz, ty to jesteś jak Judasz. A, ja coś na przyszłość. Wojtku, wiesz, że cię bardzo lubię, szanuję, cię uwielbiam, co nie? Ale jak masz mi kręcić dramę, to nie zapraszam mnie więcej na urodziny. Ja akurat ze względu na szacunek na ciebie nie będę pokazywał materiałów, które tam nagrałem. Trzymajcie się. No chyba, że wbijecie 50 tysięcy lajków, to pokażę wam prawdę, czyli jak influencerzy pucują się w ryj, a w internecie ci w niego plują! Zakłamane chuje! 50 tysięcy lajków, ocenzurowana wersja z Gołców i tak wlatuje, ponieważ nic nas nie zatrzyma i żaden obłudnik grozi!